Renault Clio 3, 1.2, silnik 16-zaworowy, wymiana rozrządu, paska napędu alternatora i klimatyzacji oraz rolek. Najpierw ściągamy koło. Po kole trzeba ściągnąć nadkole, żeby był dostęp. No i co dalej? Trzeba zdjąć, rozmontować osłonę dolną, taką plastikową, to jest na kilka śrubek, oraz podlewarować silnik, tak żeby poszedł odrobinę do góry. No teraz tak, luzuję kluczem gwiazdkowym 50, ten wkręt na rolce, rolka już jest luźna i ściągam. I ściągam pasek. Rolka napędu, paska alternatora wyjęta. Trzeba też tam wyjąć tą część, w którą się wkręca. Ona ma tutaj taką blokadę. Także tak wygląda. Rolka jest pofalowana cała. Wymienię ją później na nową. Następnie ja sobie poprosiłem kogoś, żeby delikatnie przekręcał tym kołem pasowym, żeby tak przekręcał, a ja poszedłem i wziąłem i ja użyłem wiertła 6-8 pod rozrusznikiem trzeba wybadać takie miejsce, tam jest otwór i w ten otwór należy tak kręcić, żeby wsunąć pierwszy otwór to wiertło i druga osoba kręci na przykład, aż na kole pasowym pojawi się również otwór i trzeba po prostu to wsunąć. Pod rozrusznikiem jest takie miejsce, taki otworek. I teraz, kiedy jest zablokowany wał, trzeba po prostu odkręcić tą śrubę. Klucz 18. Silnik mam podlewarowany. Teraz trzeba wykręcić te trzy śruby. Zdjąć również ten z całym tym sealant blokiem mocowania tutaj silnika i odkręcić tutaj takie małe wkręty, to już no nie wiem jak to pokazać, bo tam są takie małe wkręty wszystkie od pokrywy rozrządu, więc część się odkręci od spodu, część tutaj u góry. Chodzi o to, żeby zdjąć całą, kompletną pokrywę łańcucha rozrządu. Górna pokrywa zdjęta. Tam jeszcze trzeba z tyłu wypiąć zapinkę. Tu jest taka zapinka od górnej pokrywy, bo tam idzie przewód. I to odkładamy. Jeszcze dolna pokrywa została do odkręcenia. Ja może pokażę. Są trzy te osłony od obudowy rozrządu. Pierwsza aluminiowa ma 4 wkręty, te trzeba odkręcić. Później następna ma 2 i ta najmniejsza po środku ma 1. Te są na 8, te są na 10. Tak to wygląda. Teraz tak, koło zamachowe muszę odblokować, przekręcić o jeden obrót, ponieważ znak, o tutaj jest znak, wyszedł mi na dole, tutaj jest znak, nie wiem czy to będzie dobrze widać, no chyba będzie widać, jest tutaj znak na tym kole pasowym górnym, on musi być na górze, także trzeba będzie mi to wyjąć, to wiertło spod rozrusznika, które blokuje koło zamachowe, i przekręcić wałem. Teraz wiertło jest już z powrotem wsadzone w otwór. Tam jego nie widać dobrze, ale ono tam, proszę mi wierzyć, jest pod rozrusznikiem. Chodzi o to, no może nie musi być wiertło, to ja użyłem wiertła, ale może być jakiś bolec grubości 7 mm. Tutaj użyłem wiertła, a tutaj po przekręceniu w prawo jest ustawione koło pasowe na znaki. Chodzi o ten znak na pokrywie. O, ten znak i ten znak tutaj, o tutaj na kole. Tak samo na dole jest ustawione
jest ustawiony znak tutaj tak jak był. Tu pokrywa się z tym znakiem i z tym wypustem. Teraz należy zluzować tą nakrętkę rolki dociskającej i zdjąć pasek po prostu. Na pasku są dwa znaki, dwie kreski. Ta kreska musi się zgrać z górnym znakiem, a ta kreska z dolnym znakiem. I to właściwie wszystko, jak należy zamontować nowy pasek. Wstawiam nową rolkę tak, w ten sposób, żeby ten występ może między tymi dwoma wypustami wszedł w odpowiednie miejsce. Tam jest taki występ i on musi tam wejść na swoje miejsce. O! On tutaj musi być na swoim miejscu. No tego lepiej nie pokażę, bo nie mogę tam aparatem dojść. Ale tak to ma wyglądać. Na bloku jest taka jakby przegroda. I na tą przegrodę mają wejść dwa te występy. Po czym zakręcam lekko palcami nakrętkę na rolce dociskowej. Zakładam pasek. Pasek założyłem. Ten znak na pasku, widać go. Musi pokrywać się, o tu musi pokrywać się ten biały znak na pasku ze znakiem na kole pasowym górnym. Rolka jest wstępnie przykręcona tylko palcem nakrętka, a na dole znak na dole na pasku. O tu znak na pasku pokrywa się ze znakiem na dolnym kole od wału. Mogę przystąpić teraz już do wyjęcia tej zawleczki. O tej. Tutaj. Tej zawleczki po prostu trzeba ją wysunąć. Napinacz się napiął. Ale my będziemy go musieli napiąć i dokręcić. Kluczem imbusowym napiąć. Napinam kluczem, wsadzając klucz imbusowy. Tutaj. O. I w lewą stronę. Napinam dokąd? Ano dotąd, aż znaki, taki jest znak, o tutaj, przejdzie pomiędzy dwa wystające części tej obudowy rolki. Znaczy nie wiem jak to nazwać, obudowy podstawy tej rolki. O, teraz może widać. Mniej więcej napinamy, żeby ten występ znalazł się pomiędzy takimi innymi dwoma występami. Teraz już po dokręceniu tej rolki napinającej przystępuję w odwrotnej kolejności do zakładania obudów. Założyłem dolną obudowę, wstępnie przykręciłem pasek, koło zamachowe pasa napędu alternatora. Teraz przykręcę tą obudowę, no i tutaj już ten aluminiowy i w odwrotnej kolejności, wiadomo, łapę silnika. Pasek rozrządu plus rolka został wymieniony. Obudowy przykręcone paska rozrządu. Założyłem wstępnie tak luźno rolkę oraz pasek napędu alternatora i kompresora klimatyzacji. Teraz przykręcę tą łapę razem z silent blokiem.
Następnie naciągnę pasek. Ja może od razu pokażę, jak się go naciąga. Bardzo łatwo. Bierze się klucz 19. Oczywiście wstępnie ręcznie palcem trzeba to nakręcić. Bierze się klucz, w lewo się naciąga 19. Jak się naciągnie 19, tutaj gwiazdkowym kluczem się dokręca. I kiedy pasek jest naciągnięty? Kiedy pasek jest naciągnięty? Pasek jest naciągnięty, kiedy na przykład na najdłuższej wolnej powierzchni jego da się przekręcić o 90 stopni, maksymalnie. O tak. Uważam, że pasek jest ok, naciągnięty. I teraz mogę tutaj dokręcić tą śrubę na klucz gwiazdkowy 50. Pozostaje jeszcze później dokręcić tą śrubę, wyjąć bolec z koła zamachowego i to byłoby wszystko. No i jeszcze obudowę silnika od spodu, no i lewarek zdjąć i tak dalej. I to byłoby na tyle. Rozrząd wymieniony. Pracuje sobie cicho, fajnie. Równo przede wszystkim. Pasek napędu alternatora również wymieniony.